Witam serdecznie w programie Oblicza Medycyny. Nazywam się Katarzyna Lisowska, jestem redaktorem Pulsu Medycyny, a moim gościem jest dziś pani profesor Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Pani profesor, ostatnie lata w Polsce, ale też w Europie przyniosły dynamiczny wzrost zachorowań na cukrzycę u dzieci i młodzieży i od tego chciałabym zacząć naszą rozmowę. Pani profesor, porozmawiajmy o tym, jak leczymy w Polsce małych pacjentów i co sprawia, że dzieci w Polsce to jedna z grup najlepiej wyrównanych młodych pacjentów. Szanowna pani redaktor, niestety cukrzyca typu pierwszego u dzieci i młodzieży, ale również u młodych dorosłych wzrasta nam lawinowo. Dziś szacuje się, że jedno na 250 dzieci choruje na cukrzycę typu pierwszego, a dzięki badaniom immunologicznym, biochemicznym myślę, że niedługo będziemy mogli już zidentyfikować osoby, które wkrótce zachorują na cukrzycę. Także tak jak inne choroby autoimmunologiczne, cukrzyca typu pierwszego w populacji pediatrycznej wzrasta. Odpowiadając na pytanie pani redaktor, dlaczego tak w Polsce bardzo dobrze są wyrównani pacjenci z cukrzycą, to przede wszystkim mocna mobilizacja ośrodków diabetologii dziecięcej, wszystkich osób, które zajmują się cukrzycą typu pierwszego, wspaniała współpraca, że musimy dzieci leczyć najlepiej jak potrafimy, aby uniknąć ostrych powikłań, tych zagrażających życiu bezpośrednio, czyli hipoglikemii, jak i kwasicy ketonowej, która jest związana z hiperglikemią, jak i prewencją późnych powikłań, zarówno o charakterze mikroangiopatii, czy utraty wzroku, czy niewydolności nerek, jak i makroangiopatii chorób sercowo-naczyniowych. Cukrzycę typu pierwszego trzeba leczyć bardzo dobrze. Nie można leczyć średnio, co to znaczy bardzo dobrze, czyli poziomy glikemii u pacjentów z cukrzycą powinny być takie same, jak u osób zdrowych. Każde wahania glikemii w kierunku zarówno hiper, jak i hipoglikemii powoduje ryzyko rozwoju ostrych powikłań, jak też, o których wspomniałam, przewlekłych powikłań. Dlatego też od momentu, kiedy zajęłam się pacjentami chorymi na cukrzycę typu pierwszego, widząc jak ich jakość życia zmaleje, jak jakość życia opiekunów, rodziców, kiedy matki przestają pracować, czy też ojcowie, żeby zajmować się dzieckiem z cukrzycą, jak w placówkach oświatowych dzieci te były jeszcze nie tak dawno dyskryminowane. Dlatego też postanowiliśmy, aby dostarczyć pacjentom jak najlepsze metody leczenia, jak najlepsze insuliny. 2011 rok to refundacja, pełna refundacja osobistych pomp insulinowych. Od 2018 roku nasi pacjenci pediatryczni, a niedawno również i pacjenci chory na cukrzycę dorośli, mają dostęp do systemów ciągłego monitorowania glikemii. Nastąpił to ogromny przełom w leczeniu i monitorowaniu cukrzycy. Dodatkowo jeszcze insuliny, które dziś stosujemy zarówno w pompach insulinowych, czy też w penach, są najwyższej jakości. Analogi długodziałające, czy też analogi ultraszybko działające, które swoją farmakokinetyką i farmakokinetyką, dynamiką przypominają insuliny wydzielane przez prawidłowe komórki beta trzustki. Wobec tego, łącząc wszystkie te wynalazki, czyli systemy ciągłego monitorowania glikemii, pompy insulinowe, dzisiaj już coraz częściej dostępne smart peny, które są połączone z systemami ciągłego monitorowania glikemii, plus insuliny, o których wspomniałam, możemy osiągnąć bardzo dobre wyniki. I to oczywiście zostało zobrazowane i wybrzmiało na wszystkich konferencjach na świecie, że Polska, szczególnie pacjenci poniżej 15 roku życia, należą do pacjentów, którzy stosują te nowoczesne technologie, najlepiej wyrównani na świecie. Jest to bardzo prosty miernik, tak zwany TIR, Time in Range, czyli jest to odsetek czasu, w jakim pacjent jest w trakcie normoglikemii, czyli osiąga poziomy glikemii w granicach normy.
Ten TIR u pacjentów pediatrycznych wynosi na dzień dzisiejszy powyżej 80%, czyli proszę sobie wyobrazić, że pacjent w ciągu doby ma ponad 80%, ponad 80% poziomu glikemii w granicach normy, ale tylko ci pacjenci, którzy stosują nowoczesne technologie, czyli systemy monitorowania glikemii zintegrowane z osobistą pompą insulinową, która nie tylko podaje insulinę, ale ma też taki dodatkowy jeszcze efekt terapeutyczny, zwiększający jakość życia, ponieważ zwalnia pacjenta czy też rodziców małego pacjenta od codziennych czynności związanych z cukrzycą. Pompa insulinowa potrafi podać bez udziału pacjenta w momencie, kiedy poziomy glikemii wzrastają, sama automatycznie małe dawki insuliny. Zmienia też bazę, czyli wielkość insuliny, która płynie cały czas w pompie, w zależności od informacji, jakie są poziomy glikemii płynące właśnie z sensora. Ponadto zatrzymuje podaż insuliny w momencie, kiedy obniża się poziom glikemii. I to, co jest najważniejsze, czyli oprócz tego, że uzyskujemy bardzo dobre wyrównanie cukrzycy, bo to jest nasze pobożne życzenie, również też rodziców, ale wiemy, że nastolatki, czy nastolatkowie, czy małe dzieci, one nie myślą o późnych powikłaniach. One chcą żyć tak samo, jak każde inne dziecko, czyli zależy nam, żeby ich jakość życia była bardzo dobra, jednocześnie poziom wyrównania cukrzycy też bardzo dobry. I dzięki tym nowoczesnym technologiom, o których teraz przed chwileczką wspomniałam, mamy możliwość właśnie zwiększenia jakości życia, uwolnienia od codziennych czynności i teraz jak gdyby zamieniła się rola pacjent, bądź też opiekunowie dziecka zarządzają cukrzycą, a nie cukrzyca zarządza pacjentem. Tu chciałam bardzo mocno podkreślić ten dostęp do systemów ciągłego monitorowania glikemii za zostały wyparte glukometry, które były niestety bolesne nakłucia, informowały tylko o punktowym pomiarze glikemii. Pacjent tak naprawdę nie wiedział, jakie są poziomy glikemii 5-10 minut przed pomiarem, ale też nie wiedział, jakie są trendy zmian glikemii, które będą za chwilę. Systemy monitorowania glikemii pozwoliły pacjentowi na większy wgląd na jego poziomy glikemii, ale przede wszystkim działały też edukacyjnie, ponieważ pacjent dokładnie dzięki tym systemom monitorowania glikemii, gdzie uzyskuje 288 pomiarów w ciągu doby, proszę zobaczyć, ile to jest wiele większa ilość pomiarów niż pomiary za pomocą glukometrów, może dokładnie wiedzieć, który pokarm, który produkt spożywczy zwiększa poziom glikemii, znacznie zwiększa poziom glikemii, jak wysiłek fizyczny wpływa również na poziom glikemii. I praktycznie nawet samo zastosowanie tych systemów monitorowania glikemii pozwala pacjentowi na to, że samo już jest lepsze wyrównanie cukrzycy, a zintegrowane z pompą insulinową, a u części na przykład młodzieży, którzy nie chcą na przykład nosić pompy insulinowe, są dostępne coraz częściej już smart peny, z którym system monitorowania glikemii się łączy. To pozwala na bardzo dobre wyrównanie cukrzycy i od 3 lat cały czas Polska i polskie dzieci są pokazywane jako najlepiej wyrównane na świecie. Pani profesor, czyli rozumiem, że w tym momencie dzięki tym nowym technologiom, dzięki tej szerokiej dostępności do różnych możliwości terapii, czy w tym momencie możemy mówić o indywidualnym podejściu w terapii cukrzycy? Tak, tak, to bardzo dobre pytanie i właściwie cała medycyna, wszystkie obszary medycyny idą ku personalizacji leczenia i interdyscyplinarnemu leczeniu. Już wycofujemy się z leczenia pacjent-lekarz, ponieważ to nie działa i nie może być to ta sytuacja, kiedy lekarz nakazuje, pisze zalecenia i tak trzeba robić.
Dzięki tym systemom monitorowania glikemii i pompom insulinowym, tym nowoczesnym technologiom, nastąpiła personalizacja leczenia. Dzięki systemom ciągłego monitorowania glikemii dokładnie wiemy, jak to, co wspomniałam wcześniej, jak działa wysiłek fizyczny, jak działają niektóre produkty spożywcze. Dzięki temu możemy odpowiednio ustawić parametry. Jest pewna personalizacja ustawień, na przykład takich dźwięków, alarmów, które informują o zbliżającej się hipo czy też hiperglikemii, bo wiemy, że też, że nie każde to, co nam się wydaje, jest bardzo dobre dla pacjenta. Musimy słuchać się to, co mówi do nas pacjent, jaki jego jest styl życia, jakie są upodobania w stosunku do spożywania różnych produktów. Wiemy, że coraz częściej młodzież też niechętnie je produkty mięsne. Dzięki temu, że te systemy monitorowania glikemii są dostępne praktycznie szeroko i nasi pacjenci bardzo często stosują te systemy, możemy personalizować sposób leczenia. I to, co wspomniałam, również jest to podejście interdyscyplinarne, bo to cukrzyca typu pierwszego to nie jest tylko leczenie insuliną, ale również bardzo ważna jest rola psychologa, psychiatry, ponieważ jest to choroba przewlekła, może wywoływać pewne zaburzenia, między innymi wiemy, że często rozwija się depresja, czyli tutaj opieka psychologiczna, a często psychiatryczna. W naszej klinice jest zatrudniony dodatkowo psychiatra, który bardzo mocno nam pomaga, szczególnie we współczesnym świecie. To nie tylko dotyczy tych zaburzeń psychicznych dzieci z cukrzycą, ale również i szeroko, wszyscy o tym wiemy. Tak samo następna osoba to dietetyk, który też razem z nami współpracuje, i to podejście interdyscyplinarne, zespołowe plus personalizacja, dzięki temu, że mamy dostęp do tych nowoczesnych technologii, daje tak dobry wynik poziomu wyrównania cukrzycy. I to, co wspomnę, współpraca wieloośrodkowa, mówimy jednym głosem, robimy wspólne wytyczne pod egidą pana profesora Mieczysława Walczaka, który jest konsultantem krajowym do spraw endokrinologii i diabetologii dziecięcej, plus słuchanie się Ministerstwa Zdrowia, pana ministra Macieja Miłkowskiego, który w ciągu tych ostatnich lat spowodował, że mamy refundację u dzieci i młodzieży tych nowoczesnych technologii, ale również cieszymy się, że te refundacje zostały przedłużone powyżej 18 roku życia, bo wiemy, że w pewnym momencie nasze dzieci stają się osobami dorosłymi, a cukrzyca nadal istnieje. Pani profesor, czyli wiemy, że mamy bardzo dobrze leczone dzieci, nasi pacjenci są pokazywani jak na świecie jako wzór. I tutaj chciałam się zapytać, czy my mamy jeszcze coś więcej do zaoferowania, skoro mamy już dostęp do bardzo dobrych systemów monitorowania, mamy dostęp szeroki do dobrych insulin, to czy coś jeszcze możemy małym pacjentom zaoferować? To też bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście są dwa obszary. Ostatnie 100 lat to było wynalezienie insuliny, 100 lat temu doskonalenie insuliny, sprzętu dozującego insulinę, i właściwie praktycznie osiągamy szczyt możliwości. Dalej te nowoczesne technologie, sztuczna inteligencja, pompy insulinowe, hybrydowe, zintegrowane, zamykamy pętlę. Jesteśmy blisko ku temu, żeby zastąpić w jakiś sposób trzustkę pacjenta, i te urządzenia, nowoczesne technologie pozwalają żyć pacjentowi, nie myśleć o cukrzycy. Ale drugim obszarem, który też bardzo mocno się tym zajmuje, to zapobieganie cukrzycy. Wiemy, że cukrzyca typu pierwszego to nie rozpoczyna się w momencie, kiedy pojawia się triada objawów charakterystycznych, więc pacjent więcej pije, więcej oddaje moczu, czy też chudnie. Ta choroba rozwija się przez kilkanaście lat, u dorosłych nawet przez kilkadziesiąt lat. I dziś dzięki badaniom immunologicznym i biochemicznym możemy zidentyfikować pacjenta, który wiemy, że za chwilę zachoruje na cukrzycę.
bo to, co wspomniałam wcześniej, kiedy rozpoznajemy cukrzycę typową, objawem cukrzycy, ponad 90% komórek beta-czuskich jest już zniszczonych i to mówimy tak zwanym stadium trzecim cukrzycy, ale już dzisiaj na całym świecie również wytycznych, czy ADA, czy europejskich wytycznych diabetologicznych mówi się o tak zwanym stadium pierwszym cukrzycy, w momencie kiedy pojawiają się przeciwciała przeciw własnym komórkom beta-6 i stadium drugim, kiedy dochodzi do już zaburzeń w gospodarce węglowodanowej, czyli coraz więcej komórek beta-6 jest zniszczonych. I celem następnych etapów leczenia i tych nowatorskich sposobów innowacyjnych to jest zatrzymanie procesu autoimmunologicznego u pacjentów, u których już wykazujemy proces autoimmunologiczny niszczenia komórek beta-6. Współpraca z panem profesorem Piotrem Czankowskim, który mówił bardzo dużo o limfocytach T regulatorowych, ich roli w procesie właśnie niedobór tych komórek limfocytów T regulatorowych w rozwoju procesów autoimmunologicznych niszczące komórki własne, komórki beta-6, spowodowały, że ta terapia z udziałem limfocytów T regulatorowych rozpoczęła się u nas bardzo wcześnie w klinice w 2012 roku. Polegała ona na tym i polega nadal na izolacji komórek limfocytów T regulatorowych u pacjentów właśnie chorych na cukrzycę typu pierwszego w tym pierwszym momencie jeszcze, kiedy nie rozwija się w pełni już taka objawowa, kiedy wszystkie komórki beta-6 są już zniszczone i izolacja tych komórek limfocytów T regulatorowych, ich namnożenie z tysiąca do miliardów i podanie pacjentowi z powrotem tych samych komórek. One de facto nie są zmodyfikowane genetycznie, to jest tak zwany autoprzeszczep. Jakby powiedzieć, jaka jest ich rola, to przede wszystkim są takimi strażnikami organizmu naszego przed niszczeniem na przykład bakterie, wirusy. Natomiast w przypadku chorób autoimmunologicznych pozwalają na równowagę pomiędzy czynnikami pro i antyzapalnymi. U pacjentów, których rozwija się cukrzyca typu pierwszego, przewaga procesów prozapalnych jest znacznie większa nad antyzapalnymi, stąd dochodzi powoli do uszkodzenia tych komórek beta-6 i rozwoju pełnoobjawowej cukrzycy. Te 12, no powiedzmy od 2012 roku, czyli to jest 11 lat, to było podanie około 100 terapii u naszych pacjentów z nowo rozpoznaną cukrzycą w bardzo wczesnym okresie, kiedy jeszcze komórki beta-6, część tych komórek była prawidłowa i po podaniu okazało się, że ci pacjenci mają dłuższy okres remisji, które były wyznaczone przez mniejszą dawkę, którą otrzymywali pacjenci, dawkę insuliny i też dłuższy był okres tej remisji. Mogliśmy to zbadać za pomocą badań biochemicznych, między innymi poziomu C-peptydu. Ale to, co najważniejsze, terapia okazała się bardzo bezpieczna, działań ubocznych praktycznie nie obserwowano. I to, co pani dyrektor się pyta, co my możemy na dzień dzisiejszy zrobić, to zidentyfikowanie tych pacjentów w okresie tak zwanego prediabetes, ale my to już mówimy o tak zwanym stadium pierwszym, drugim rozwoju cukrzycy i podaż tych własnych komórek u pacjentom, które zostały zwielokrotnione, limfocyty T regulatorów właśnie w tym okresie bardzo wczesnym i zatrzymanie rozwoju cukrzycy, czy tego procesu autoimmunologicznego, czyli niedopuszczenie albo spowolnienie rozwoju choroby. To będzie w pewien sposób przełom w leczeniu cukrzycy. No i tak jak chciałam mocno podkreślić, ta terapia została po raz pierwszy zastosowana w Polsce w klinice pediatrii, diabetologii i endokrinologii. Ogromna rola pana profesora Piotra Czankowskiego wraz z zespołem. Trwają badania, trwają podaże insuliny, zakończyła się druga faza badań. Powstała spółka spin-off Poltrek, która rozwija tą terapię. Wiemy, jak bardzo
kosztowne są terapie i rozwój tej metody, przede wszystkim badania kliniczne. Także wszystko trwa w czasie i miejmy nadzieję, że niedługo będziemy mogli szerzej stosować tą terapię tylko w Polsce, ale również na świecie, które zatrzymają rozwój tej choroby. Pani profesor, serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pewnie oczywiście do cukrzycy niejednokrotnie jeszcze będziemy powracać, bo jest to jedna z chorób cywilizacyjnych. Dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że wkrótce ponownie będziemy się mogły spotkać. Serdecznie Państwu też dziękuję. Moim gościem była pani profesor Małgorzata Myśliwiec. Dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu. Do widzenia.